Bardzo udany weekend mają za sobą koszykarze MKK Gniezno oraz piłkarze Mieszka Gniezno. Koszykarze, podopieczni trenera Arkadiusza Konowalskiego, udali się na pojedynek wyjazdowy do Gdyni i tam zmierzyli się w potyczce ligowej z miejscową Flotą. Po emocjonujących czterech kwartach ostatecznie lepszymi okazali się Gnieźnianie, pokonując gospodarzy 77-63. Najwięcej punktów dla graczy MKK zdobył w tym spotkaniu Mikołaj Czyż, 24, a dla Floty Szymon Kołakowski, 16. Kolejny mecz koszykarze MKK rozegrają już w najbliższą środę, 18 października. Ich rywalem będzie na wyjeździe AZD Spyra Szkoła Gortata Poznań. Mieszkowcy doznali cudownego przebudzenia i oby tak było już na stałe. Pokonali w pojedynku wyjazdowym Pogoń Łobrzenica 6-1. Co prawda gospodarze to ostatni zespół w tabeli ligowej, ale jest zwycięstwo i to się liczy. Bramki dla Gnieźnian zdobyli po dwie Adam Konieczny i Kacper Zimmer, a po jednej Adrian Franczak i Krzysztof Wolkiewicz. Po tym zwycięstwie Mieszko przesunęło się na 15. miejsce w tabeli ligowej.